Szanowni Państwo, staramy się z inicjatyw prywatnych robić pewną edukację polskiego społeczeństwa, tak żebyśmy odkłamali polską historię, odkłamali nasze wyobrażenie o nas samych tak naprawdę. Także nie przedłużam i panu Bartoszowi oddaję głos. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo za krótkie wprowadzenie. No, w pierwszej kolejności chciałbym oczywiście podziękować także za zaproszenie, za zorganizowanie tej konferencji. Tak jest. Jeszcze. Okej, wszystko chyba już w porządku. Także chciałbym oczywiście podziękować za zaproszenie. Jestem zaszczycony, no, mogę naprawdę w bardzo ciekawym gronie tutaj wystąpić. Mimo że nie mam właściwie większego doświadczenia, jeżeli chodzi o wygłaszanie tego typu referatu, więc no, mam nadzieję, że ewentualnie będziecie Państwo wyrozumiali dla mnie. Tematem oczywiście jest odkłamywanie historii wypraw krzyżowych. Rzecz w tym, że ja te wyprawy krzyżowe tutaj potraktuję jako taki pretekst do powiedzenia bardziej ogólnie na temat właśnie zakłamywania historii. Skąd się biorą mity historyczne, dlaczego powstają. No, oczywiście przykłady będę podawał przede wszystkim z tematyki wypraw krzyżowych, bo jakby no, tym się zajmuję przede wszystkim. Więc no, żeby nie przedłużać wstępu, to przejdę od razu do rzeczy po prostu. Jeszcze sekundkę, żeby tutaj się za bardzo z czasem nie minąć. Pierwsza sprawa. Jak poznajemy historię? We współczesnym świecie istnieją tak jakby dwie płaszczyzny poznawania historii. Pierwsza to historiografia akademicka, czyli oczywiście publikacje naukowe, uniwersytety i tak dalej. Tymczasem druga płaszczyzna, to ja tak roboczo ją określam płaszczyzną potoczną. I tutaj chodzi generalnie o szeroko rozumianą publicystykę, materiały popularyzatorskie, filmy na YouTube chociażby. Wszystko, co tak jakby przybliża nam wiedzę na temat historii. Oczywiście te dwie płaszczyzny są od siebie zupełnie odrębne właściwie, one funkcjonują osobno, aczkolwiek granice między nimi są niekiedy rozmyte, zazębiają się niektóre tematy, niekiedy ciężko stwierdzić, czy dana publikacja jest publikacją naukową, czy publicystyczną. No to jasna sprawa, zdarza się tak. W pierwszej kolejności zajmiemy się płaszczyzną akademicką. I tak, tutaj chodzi generalnie o podział, który powstał w historiografii na samym początku jakby powstawania historii jako, może nie jako nauki, bo ona oczywiście w pewnym sensie wyodrębniła się dopiero w XIX wieku, ale podstawy powstały jeszcze w starożytności i tutaj pojawiały się dwa nazwiska, można by tak powiedzieć. Chodzi o Herodota i Tukidydesa, dwóch ojców historii, którzy tworzyli, pisali historię w zupełnie inny sposób. Tukidydes pisał w sposób bardziej syntetyczny, on zbierał materiały źródłowe i później starał się stworzyć jakąś syntezę, opisać zjawisko całościowo. Tymczasem w przypadku Herodota sytuacja wyglądała nieco inaczej. On opisywał przede wszystkim to, czego sam doświadczał, co sam był w stanie zaobserwować. To było takie troszeczkę antropologiczne podejście, że no, własnoręcznie, można tak powiedzieć, badał jakieś zjawisko i później je opisywał. I tak, Tukidydes, poza tym, że oczywiście opisywał sprawy, kwestie, problemy bardziej syntetycznie, to jednocześnie skupiał się przede wszystkim na sferze polityki. I to ogólnie jest charakterystyczne dla historii, dla źródeł sprzed XIX wieku, że tam rzeczywiście zajmowano się przede wszystkim polityką. Jest to przede wszystkim historiografia elit. I tu jest tak jakby pierwszy element, gdzie zazębia się tematyka ogólnie badań w historii oraz tematyka mitów historycznych. Bo skoro historia jest bardzo mocno związana ze sferą polityki, to siłą rzeczy będzie bardzo często w interesie wielu ludzi, aby tworzyć te mity historyczne. I jeżeli badamy historię no w średniowieczu, starożytności, w czasach nowożytnych, kiedykolwiek, jeżeli badamy historię, jeżeli bierzemy materiały źródłowe, to przeprowadzając krytykę tychże materiałów źródłowych, musimy brać pod uwagę nie tylko sam tekst, ale także autora. Krytyce tak jakby poddajemy także autora. Trzeba zaobserwować
jakie były jego, wziąć pod uwagę właściwie, jakie były jego polityczne konotacje w czasach, kiedy żył, bo to może bardzo mocno wpływać na obraz, jaki przedstawił w źródłach. Czyli no siłą rzeczy mamy tutaj powiązanie historii z polityką, co jest jakby mitogenne, można by tak powiedzieć. Siłą rzeczy powstają właśnie całkowicie świadomie i celowo mity historyczne ze względu właśnie na fakt, że no, ludzie mają w tym interes. Przykładem... No, krucjaty to tutaj jest przykład idealny, no nie tylko krucjaty na Albigensów zapisałem sobie jako przykład, ale tego jest pełno i to jakby to nie dotyczy właściwie tylko świata łacińskiego. W świecie łacińskim oczywiście w zależności od tego, kto pisał źródła, tak ci bohaterowie opisywani w tychże źródłach byli przedstawiani. Tak było tak również w świecie arabskim, jeżeli weźmiemy sobie źródła na temat Saladyna, to też będziemy mieli tych, którzy popierali Saladyna całkowicie oraz tych, którzy krytycznie podchodzili do jego decyzji, które podejmował, więc no, to jest jakby jedna jakby z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o badanie historii. Jednocześnie, jeżeli chodzi o Tukidydesa i Herodota, to mamy tutaj właśnie problem syntetycznego podejścia oraz podejścia szczegółowego. Syntetyczne, czyli Tukidydes, Herodot, czyli podejście bardziej szczegółowe. I na przestrzeni wieków można tak jakby taką sinusoidą zakreślić właśnie, jak się zmieniało to podejście. Raz się właśnie w badaniach historii badacze bardziej skupiali na podejściu szczegółowym, innym razem z kolei na bardziej syntetycznym. Teraz mamy czasy właśnie, gdzie to podejście szczegółowe jest bardziej jakby istotne. Skupiają się badacze bardzo często na tematach właśnie no, szczegółowych, na detalach, na wyglądzie mundurów, na historii poszczególnych elementów w mundurze czy historii elementów uzbrojenia. Prac syntetycznych jest w konsekwencji nieco mniej. I to tak jakby to też nie jest oczywiście tak, że historycy się umawiają, że okej, w tym roku podchodzimy bardziej syntetycznie, w następnym bardziej szczegółowo. To wynika tak jakby z sytuacji społecznej. Siłą rzeczy, jeżeli mamy jakieś... polityka wywiera wpływ na to, jak się bada historię po prostu. Jeżeli są jakieś trudne tematy, to bardzo często historycy nie będą chcieli ich podejmować. Jeszcze w pracach syntetycznych ważne jest to, że dokonuje się jakby oceny, próbuje się właśnie rzucić, opisać całość zjawiska, często trzeba jakoś je ocenić, więc no to jest w pewnym sensie groźne. Dlatego no historycy mogą, trzeba mieć po prostu odwagę, żeby to zrobić niekiedy i niekiedy właśnie historycy mogą skupiać się bardziej na szczegółach po prostu, dla własnego bezpieczeństwa, bo można zwyczajnie stracić pracę. To jest w pewnym sensie walka na śmierć i życie, bo no oczywiście dla profesora akademickiego, który straci zatrudnienie ze względu na fakt, że napisał coś nie tak, jak powinien napisać, no to jest ciężka sytuacja. No. Także nic dziwnego, że rzeczywiście to podejście szczegółowe niekiedy przeważa. I tak, kłamstwa historyczne na gruncie historiografii akademickiej powstają z różnych względów. Ważne jest chociażby to, co powiedziałem, że no jakby podejście szczegółowe niekiedy przeważa i przez to pomija się te tematy poważniejsze. One są nieopisane, podejmują się ich opisywania publicyści, popularyzatorzy, co nie zawsze musi się jakby korzystnie odbijać na efektach, ale no, kłamstwa mogą powstawać zupełnie przypadkowo. Szczere intencje nie zawsze muszą prowadzić do odkrycia prawdy. Wystarczy, że badacz nie będzie miał wystarczającej ilości materiałów źródłowych i wnioski może wyciągnąć zupełnie fałszywe. To jest jakby, no tak jak mówię, nie trzeba tutaj mieć złych intencji, żeby dojść do zupełnie błędnych wniosków. W przeszłości powiedzmy możliwe, że nie było dostępu do określonych źródeł, więc no trzeba było po prostu, znaczy nie dało się wyciągnąć takich, a nie innych wniosków. Przypadek. Zdarza się, później oczywiście w nowszych pracach ta prawda jest odkrywana, nowsze źródła są prezentowane. Czasami jest w ogóle odwrotnie, że dawniej był dostęp do źródeł, źródła jednak przepadły, zostały zniszczone, no i obecnie nie mamy dostępu do tych źródeł, do których mieli dostęp badacze dawniej, więc no, sytuacja jest tutaj dosyć skomplikowana niekiedy. Jeżeli chodzi o przykład z wypraw krzyżowych, jeżeli chodzi o historiografię, w kontekście wypraw krzyżowych, no to problemem był, moim zdaniem przynajmniej, ja tutaj no dosyć krytycznie się odnoszę do Stephena Runcimana, który w latach 50. XX wieku napisał, no, nie tylko, ale również napisał właśnie trzytomowe dzieło poświęcone wyprawom krzyżowym.
No i tutaj sytuacja jest taka, że oczywiście praca jest już dosyć stara, mamy lata 50. XX wieku, więc no minie jeszcze 10-20 lat i to będzie już dzieło sprzed 100 lat praktycznie. Więc no praca jest jakby nie patrzeć stara i tam pojawiają się błędy. Ja dostrzegłem przede wszystkim błędy związane z historią zakonów rycerskich, przede wszystkim z historią joannitów. No tutaj do dziś jest spór o to, skąd pochodził błogosławiony Gerard, czyli założyciel joannitów, chociażby, to jest oczywiście taki jeden z przykładów, czy jaki jeszcze problem się pojawił, taki dosyć szczegółowy. Kto rzeczywiście był patronem zakonu, oczywiście, bo tutaj także był spór, teraz wiemy, że to był Jan Chrzciciel, ale w przeszłości były co do tego pewne rozbieżności. No i w pracy Runcimana można to dostrzec. Problem w tym, że Runciman jest historykiem Bizancjum. Tutaj też pojawiały się tak jakby różne opinie. Wskazuje się na fakt, że no, Runciman był protestantem i dlatego właśnie tak napisał historię, jak napisał. Czyli bardzo niechętnie wobec krzyżowców. No możliwe, oczywiście jest to możliwe, ale wydaje mi się, że jednak tutaj decydujące było to, że on pisał historię z punktu widzenia bizantyjskiego, czyli oceniał krzyżowców z punktu widzenia bizantyjskiego. No problem jeszcze jakby tutaj jest taki, że Runciman nie próbował się hamować w tych ocenach. On kiedy mógł, wtedy oceniał, kiedy mógł, wtedy wyciągał wnioski negatywne na niekorzyść krzyżowców. No, niektóre jego zdania są naprawdę bardzo dziwaczne. Stwierdza na przykład, że w 1204 roku zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców określa największą zbrodnią w historii ludzkości. To jest strasznie dziwne określenie, biorąc pod uwagę fakt, że pisał to w latach 50. XX wieku, 10 lat po II wojnie światowej, nazwać właśnie krucjatę z 1204 roku największą zbrodnią w historii ludzkości, gdzie no oczywiście grabież miała miejsce, co do tego ilu ludzi zginęło nie wiemy, no ale jakby nie patrzeć, to jest bardzo dziwne określenie. Runciman też jawnie jakby staje po stronie Bizancjum, jeżeli chodzi o ocenę chociażby podejścia do wojny. Określa podejście do wojny istniejące w Bizancjum jako bardziej światłe, czyli no, wprost daje do zrozumienia, gdzie są jego sympatie. Na szczęście, to są oczywiście lata 50., więc już trochę czasu minęło i nauka wydaje mi się, że z tematem krucjat poradziła sobie całkiem nieźle. Mamy teraz Hansa Eberharda Meyera, Riley Smitha, Nicole. No, jest sporo autorów, którzy przerabiali tę tematykę i oni zdecydowanie ostrożniej tak jakby podchodzą do wydawania sądów na temat wypraw krzyżowych. Robią to, co historycy robić powinni, przedstawiać fakty, oceniać oczywiście no, też w jakimś sensie powinni, ale jednak no, tutaj trzeba zachować pewien dystans, chociażby ze względu na fakt, na różnicę epok. No, trudno jest nakładać na ówczesne realia, nasz punkt widzenia, bo sytuacja jest zdecydowanie różna, jeżeli chodzi o porównanie średniowiecza i czasów współczesnych. Tak. Także no, sporo błędów Runcimana zostało naprawionych, tak jakby. Problem pojawia się właśnie z tą drugą płaszczyzną, czyli historiografią, jak ja to roboczo określam, potoczną. No i tutaj sytuacja wygląda jakby, znaczy trzeba zadać sobie pytanie, jaki jest cel nauki? Odpowiedź jest w zasadzie dosyć prosta, choć jednocześnie skomplikowana, ale celem nauki jest dojście do prawdy, odkrycie prawdy. Oczywiście, no bardzo często również jej opisanie, no żeby to nie pozostawało tak jakby tylko i wyłącznie w głowach badaczy, ale generalnie chodzi o dotarcie do prawdy, odkrycie prawdy. Czyli naukowiec tak naprawdę nie ma obowiązku wychodzić z tą prawdą do społeczeństwa i edukować społeczeństwa, że rzeczywiście tak wygląda prawda, a nie inaczej. Oczywiście, no tutaj jest jeszcze sprawa skomplikowana, bo oczywiście no, naukowcy jak najbardziej wykładają na uniwersytetach i przekazują w jakimś sensie tą wiedzę, ale jakby to się wewnątrz kręgu naukowców to się właściwie odbywa. No, celem jest generalnie dotarcie do prawdy. Tutaj pewną lukę wypełnia właśnie publicystyka, czy materiały popularyzatorskie, których zadaniem jest zasadniczo ich zadaniem jest kształtowanie opinii publicznej. Oczywiście to jest bardzo jakby ogólne stwierdzenie, ale patrząc tak idealnie, to w ramach tego kształtowania opinii publicznej celem de facto jest zatem przekazywanie prawdy, którą odkryją naukowcy, czyli to publicyści, popularyzatorzy mają właśnie tą prawdę przekazywać.
I dlatego właśnie moja książka miała charakter publicystyczny, bo wydaje mi się, że w nauce rzeczywiście no, jeszcze jest takich rzeczy kilka, do których ja się powiedzmy przyczepiam, jeżeli no, chociażby chodzi o krucjatę dziecięcą, tak zwaną, bo w rzeczywistości no, ta wyprawa no, nie spełnia tak jakby warunków, żeby można ją było nazwać krucjatą. Rzecz w tym, że po prostu tak się utarło. Jeżeli ktoś, kto jakby nie jest zagłębiony w tematykę, słyszy krucjata dziecięca, automatycznie kojarzy ten fakt z rolą kierowniczą kościoła. No i słusznie kojarzy jak najbardziej te fakty, bo jeżeli mamy krucjatę, to mamy rolę kierowniczą kościoła. W przypadku oczywiście tak zwanej krucjaty dziecięcej tej roli nie było, tej roli kierowniczej nie było, to był swoisty konflikt pokoleń. Dzieci całkowicie na własną rękę podejmowały się takiej, a nie innej wyprawy, takiego, a nie innego działania. Więc no... Właśnie, to jest tak jakby przykład. Cały czas można się jeszcze, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli chodzi o tą sferę naukową, do czegoś przyczepić, ale generalnie tam już sobie poradzono z problemem mitów historycznych. Tymczasem no, w tej sferze publicystycznej tutaj jeszcze tych mitów historycznych krąży naprawdę sporo. Teraz tak. Prace naukowe oczywiście są bardzo często rozbudowane, długie, szczegółowe, napisane językiem niekiedy ciężkim do przetrawienia. Dlatego nic dziwnego, że te mity rzeczywiście funkcjonują, że bo większość ludzi po prostu nie ma czasu czy no po prostu ochoty, żeby przyswajać wiedzę z prac naukowych. I nie jest to tak jakby nic dziwnego, bo no, tematyka jest dosyć szeroka. Mamy od starożytności tak naprawdę do nowożytności. Tych mitów jest naprawdę sporo. Dlatego... No, jeżeli ktoś wraca z pracy, później ma jeszcze rodzinę, jeszcze zająć się musi innymi sprawami, do poduszki niekiedy ciężko się czyta prace naukowe, więc no tutaj właśnie ta sfera publicystyki tak jakby ma, jest tutaj pewne pole do popisu, bo publicystyka jest pisana zazwyczaj lżejszym językiem, jest, powinna być przynajmniej krótka, żeby właśnie jakoś docierać do odbiorców. Oczywiście no tutaj jakby nie publicyści nie są w stanie całości zjawiska opisać, no ale to jest jakby takie swego rodzaju wprowadzenie. Ja też mówię publicystyka, ale tutaj w sumie też można wskazać takie dwie kategorie. Pierwszą kategorią będą materiały popularyzatorskie po prostu, czyli wszelkiej maści materiały na YouTube, filmy dokumentalne, przypuszczam, też tutaj się zmieszczą. Co jeszcze? Blogi, vlogi, no znamy to. Myślę, że te współczesne formy przekazu są no, obecnie dosyć znane. No i tego typu publikacje, one jakby charakteryzują się określonymi cechami. Jeżeli mamy materiał na YouTube poświęcony jakiemuś tematowi, to zazwyczaj będzie, no powiedzmy, 10 minut, 15. Jeżeli będzie już pół godziny, to jest już dosyć długi temat. No jak w 10 minut omówić, powiedzmy, krucjatę z 1204 roku, zakończoną w 1204 roku, tak zwaną czwartą krucjatę do Ziemi Świętej. W 10 minut to jest naprawdę ciężka sprawa. Dlatego te materiały popularyzatorskie są bardzo często mocno ogólne, skupiają się tylko na jakimś bardzo właśnie ogólnym przedstawieniu zjawiska. No pojawia się przez to tak jakby wiele jakby takich automatycznych przekłamań, można by to tak to ująć. I teraz tak, bardzo często właśnie, jeżeli mamy jakiś blog czy jakiś kanał na YouTube, no to sytuacja wygląda tak, że jeżeli sobie tam przejrzymy listę filmów czy wpisów, to bardzo często są one tak chronologicznie rozstrzelone od starożytności po II wojnę światową, czy no mniej więcej właśnie są dosyć, tematyka jest bardzo obszerna. Co jakby, no, naukowcy sami nie są w stanie tak jakby, zajmują się bardzo często tylko jednym tematem, więc jak to możliwe, że właśnie na kanałach robią to tak obszernie? No oczywiście to się wiąże z kolejną cechą tego typu materiałów. One są po prostu odtwórcze. Tutaj po prostu sytuacja wygląda tak, że bierzemy jedną, dwie książki, przepisujemy, przerabiamy w pewnym sensie, w jakiejś zwięzłej formie później umieszczamy to jako film czy jako wpis na blogu. No i tak to wygląda. Siłą rzeczy musimy zatem okroić tematykę, więc no jakby... Te formy przekazu mają sporo wad, choć oczywiście spełniają bardzo ważną funkcję, ale ze względu na ten odtwórczy charakter i tak dalej, te mity historyczne w ramach właśnie materiałów popularyzatorskich żyją dłużej niż w przypadku nauki. Nauka cały czas dochodzi do prawdy, a w przypadku materiałów popularyzatorskich, no do dziś możemy spotkać materiały na YouTube, które właśnie dotyczą krucjat. One stają się tak jakby coraz bardziej popularne, powstały kilka lat temu, no ale oczywiście ta ich popularność rośnie. No, 500 000 wyświetleń się nabiło na przestrzeni lat i teraz, jeżeli ktoś będzie szukał w takim razie informacji na temat krucjat na wspomnianym portalu, no to trafi przede wszystkim na te popularne, stare materiały. No czyli te mity się konserwują bardzo skutecznie. Przykład podam później, więc myślę, że możemy ruszyć dalej.
Druga forma to oczywiście ta stricte publicystyka, czyli książki, które, no, tak jak moja, czyli takie bardziej, które w jakimś sensie starają się jakąś syntezę stworzyć. I tutaj też pojawiały się pewne problemy, bo oczywiście w publikacjach tego typu można, jakby głównym problemem jest to, że mogą się przeplatać fakty z opiniami autorów. No ja starałem się w jakiś sposób tego uniknąć, żeby jednak fakty były oddzielone od opinii, ale no niekiedy właśnie no to jest też taka wada publicystyki, bo oczywiście no te formy przekazu, one nie są idealne, żadna nie jest idealna. No wszystko zawsze jak się czyta, ogląda, zawsze trzeba szczyptę sceptycyzmu, myślę, tutaj dodawać do wszystkich materiałów, które się przetwarza. I teraz tak, jeszcze inną sprawą jest kwestia popkultury. Tutaj sytuacja wygląda jeszcze inaczej, ze względu na fakt, że no, popkultura tworzy filmy fabularne, powieści, więc no, tutaj jeszcze jakby inne prawa występują. To było ciekawe właśnie w jednym był wywiad Rzeka z Sapkowskim, było pytanie na temat jego trylogii husyckiej. On tam właśnie stworzył taki aparat inkwizycji, opisywał inkwizycję jako taką dobrze w Polsce, bo oczywiście chodzi o tereny ówczesnej Polski. Inkwizycja była bardzo dobrze zorganizowana, była silna, miała naprawdę sporą władzę, więc no... Pytanie naturalne się zrodziło. Właściwie to w trakcie tego wywiadu wyszło, że faktycznie historycznie to ta inkwizycja taka nie była w Polsce, że była zdecydowanie słabsza, nie miała aż takiej władzy i tak dalej. No to pytanie do Sapkowskiego padło, skąd taki pomysł? Dlaczego w takim razie stworzył obraz taki, a nie inny? On stwierdził wprost, że po prostu to mu pasowało do historii, do opowieści, którą snuje. I to jest właśnie problem popkultury, że tutaj w filmach, książkach, powieściach w sensie, w beletrystyce, tutaj jakby będzie takie naturalne, celowe całkowicie naginanie faktów, żeby to się dopasowało do przekazu, jaki tworzymy. Oczywiście przez to również powstają mity, aczkolwiek no nie możemy zabronić jednak, jakby nie patrzeć, twórcom, pisarzom, twórcom filmów, zabronić tego robić. No oni jednak mają inną wizję i to jest w pewnym sensie wizja artystyczna. Zabronić tego moim przypadkiem zdaniem nie możemy, ale tutaj ponownie ta szczypta sceptycyzmu myślę, że jest bardzo istotna, żeby odbiorcy jednak byli uczuleni na to, że... Okej, to jest film fabularny, musimy jakoś z dystansem do tego podejść, bo oczywiście jakby wiemy, że tutaj będą fakty jakby w pewnym sensie naginane. Inna oczywiście sprawa, że naginanie faktów naginaniem faktów, ale wpisywanie tak jakby do danych dzieł, no, które... do beletrystyki, jawnych kłamstw jest już sprawą zupełnie inną. No i w porządku, posłuchmy się dwoma przykładami takimi charakterystycznymi, jeżeli chodzi o wyprawy krzyżowe i właśnie tą twórczość szeroko określoną przeze mnie jako historiografia potoczna. Królestwo Niebieskie, film bodajże z 2008 roku, Orlando Bloom grał tam główną rolę. No, dzieło, myślę, że bardzo znane, można tak powiedzieć, lekko mówiąc. Historia opowiada, jakby jest to opowieść o Balianie Zibelinu, który właśnie w czasach wypraw krzyżowych w Królestwie Jerozolimskim funkcjonuje. To jest niedługo przed bitwą pod Hittinem, także no końcówka XII wieku, 1187 rok mniej więcej. Tam rzeczywiście ta historia jest, dziwny tam jest taki element, bo jakby krzyżowcy są podzieleni na dwie grupy. Krzyżowcy, czy właśnie mieszkańcy Królestwa Jerozolimskiego, bo to nie do końca to samo, są podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa to są ci stricte źli, oni są bardzo, bardzo negatywnie przedstawieni jako barbarzyńcy, oni grabią, mordują i tak dalej. Druga grupa z kolei to są ci dobrzy krzyżowcy, i ich się przedstawia przede wszystkim jako sceptyków. Oni we wszystko wątpią. No, to jest strasznie dziwne, jeżeli się, przynajmniej dla mnie to było bardzo dziwne, jeżeli się słyszało z ust Joannity, on też był właśnie jeden właśnie z bohaterów, był tam zakonnikiem, Joannitą, i właśnie strasznie dziwne słowa wypowiadał, że on wątpił w wiarę i tak dalej. To było no, naprawdę dziwaczne, po prostu dziwaczne, kiedy się jeszcze ma ten obraz z publikacji naukowych, gdzie Joannici to był naprawdę waleczny zakon, gdzie no, w 1565 roku, kiedy miało miejsce to wielkie oblężenie, to już po epoce krucjat, ale no, oni jednak, ten duch krucjatowy w nich nie wygasł przez wiele lat, gdzie było to właśnie wielkie oblężenie Malty, no i nawet wynoszono rannych ze szpitali, wynoszono rannych, sadzano ich na krzesłach i walczyli na murach dalej.
No i ten obraz połączyć jakoś z tym wątpiącym Joannitą w Królestwie Niebieskim. No, ale to jest, szczerze powiedziawszy, detal. To jest po prostu nagięcie troszeczkę rzeczywistości. Tymczasem w Królestwie Niebieskim pojawia się coś zdecydowanie gorszego. Na sam właściwie koniec filmu, już po bitwie pod Chitinem, krzyżowcy przegrali oczywiście, to jest jak najbardziej zgodne z prawdą. No i mamy oblężenie Jerozolimy. Dowodzi oblężeniem Jerozolimy Balian z Ibelinu. I dochodzi do sytuacji, kiedy Balian rozpoczyna rokowania z Saladynem. W filmie przedstawione jest to następująco. Saladyn od razu przedstawia warunki pokoju, bardzo korzystne dla krzyżowców, które te warunki pokoju Balian oczywiście przyjmuje. Warunki opierają się na tym, że Saladyn wypuści wszystkich chrześcijan, którzy znajdują się w Jerozolimie, wolnych, po prostu, odejdą gdzie chcą. Jeszcze, z tego co pamiętam, jeszcze nawet obiecał obstawę, że zostaną doeskortowani chyba że zostaną doeskortowani do ziem chrześcijańskich. W rzeczywistości było zupełnie inaczej. Saladyn pozwolił odejść tylko tym, którzy mogli za siebie zapłacić. Cała reszta trafiała do niewoli. Kilka tysięcy ludzi trafiło do niewoli, w tym między innymi kobiety, dzieci również. No i w źródłach arabskich pisze się o tym wprost, więc to nie jest jakaś wiedza tajemna, to nie jest jakieś coś, do czego nie jesteśmy się w stanie dogrzebać, gdzie trzeba spekulować, czy rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Źródła arabskie piszą wprost, mówią wprost o zniesławieniu mniszek między innymi i tak dalej, opisują dosyć szczegółowo wydarzenia, jakie miały miejsce w Jerozolimie. No tutaj mamy jakby jawne kłamstwo i to jest już zupełnie inna historia, bo jeszcze wkładanie w usta Joannity tych takich jakby wątpliwości natury religijnej, teologicznej, w porządku, to może ma przemawiać po prostu do współczesnego widza, w porządku, niech będzie, ale tutaj mamy coś jakby stworzenie obrazu, który jest kompletnie niezgodny z rzeczywistością, więc to jest naprawdę bardzo dziwne. I wydaje mi się, że chyba celowe. No, trudno powiedzieć, co tak naprawdę miał w głowie twórca, co mieli twórcy w głowie, dlaczego zrobili to tak, a nie inaczej, ale tak było. Dalej, tym razem YouTube. Możecie Państwo znaleźć właśnie na portalu materiał, którego tytuł brzmi Jędrek o historii, odcinek 5, Wyprawy Krzyżowe. Materiał ma ponad 500 000 wyświetleń. I co tam się wygaduje, to już jest naprawdę, no to jest już przegięcie, wydaje mi się, bo materiał ma charakter popularyzatorski, przynajmniej taki ma mieć. I o ile w przypadku Królestwa Niebieskiego, tak jak mówię, film fabularny, możemy przymknąć oko. Rzeczywiście z tym Saladynem przegięli trochę, ale no w porządku. Wiemy, jaka jest prawda, jesteśmy w stanie do tego dojść, więc jakoś to może jesteśmy w stanie odkłamać. W przypadku tego materiału na YouTube, poświęconego właśnie wyprawom krzyżowym, tam się takie rzeczy dzieją, że naprawdę nie wiem za bardzo jakby skąd autor brał tą wiedzę, bo tam w pierwsze zdania, jakie padają, to określenie, nazwanie krucjat jednym wielkim ludobójstwem, ludożerstwem i masakrą. Nazwanie ruchu, który trwał 500 lat, ludożerstwem, gdzie taki przypadek rzeczywiście miał miejsce. Właściwie może powinienem powiedzieć, mógł mieć miejsce, ale prawdopodobnie miał miejsce. Podczas pierwszej wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej rzeczywiście jest takie niechlubne wydarzenie, aczkolwiek trzeba przyznać, że kronikarze ówcześni bardzo negatywnie się do tego odnoszą, oceniali to zachowanie bardzo negatywnie. No, miało miejsce raz na przestrzeni 500 lat. Jak można cały ruch określić mianem ludożerstwo? No, nie mam zielonego pojęcia, skąd to właściwie jest wzięte. Podobnie ludobójstwo. Nie wiem, przebrnąłem przez wiele publikacji naukowych na temat wypraw krzyżowych, naukowych. Nawet Ransiman nie używa określenia ludobójstwo, opisując właśnie wyprawy krzyżowe. Więc skąd niektórzy popularyzatorzy czy komentatorzy na YouTube biorą takie określenia, nie mam zielonego pojęcia. Prawdopodobnie sami je zwyczajnie dodają i to wygląda, jak wygląda. Masakra, no. Nie wiem, no to jest określenie też bardzo ogólne. Rzeczywiście w źródłach mamy takie ostre stwierdzenia, aczkolwiek to jest średniowiecze. To jest jeszcze zupełnie inna kwestia, że mamy średniowiecze i bardzo często nakłada się właśnie na realia średniowieczne jakby nasz własny sposób myślenia. Tam w tym materiale pojawia się jeszcze naprawdę wiele, wiele innych rzeczy i chyba jeszcze, no tak, warto kilka przytoczyć.
podejście do strony arabskiej. To też jest bardzo charakterystyczne. Jeżeli krytykujemy krzyżowców, określamy ich jako ludobójców, wspominamy o ludożerstwie, no to z drugiej strony trzeba oczywiście wspomnieć, że strona arabska była jak najbardziej tolerancyjna i prowadziła ekspansję powolutku. Takie słowa właśnie padają w tym materiale. No i znowu, jak było w rzeczywistości? Czy była tolerancyjna? No była dokładnie taka sama jak łacinnicy, jeżeli chodzi o tolerancję religijną. No to były zupełnie inne czasy, nakładanie własnego jakby tego współczesnego pojęcia tolerancji na czasy średniowiecza jest totalnym absurdem. Ale no, czy zagrożenie nie istniało? To jest pytanie. Zazwyczaj właśnie jak się opisuje kwestię ekspansji arabskiej, no to historia tak jakby kończy się w 732 roku pod Poitiers. Bitwa pod Poitiers, Arabowie zostali pobici, historia się kończy tak jakby, bo kalifat się rozpada, no i w sumie zagrożenie znika. Takie można odnieść wrażenie, kiedy się właśnie niekiedy słucha różnych, czy czyta różne publikacje. Tymczasem jak było w rzeczywistości? Dobrze wiemy, że Sycylia padła po Poitiers, więc ekspansja była dalej prowadzona. W południowej Francji po Poitiers w X wieku powstała baza Fraxinet, z której prowadzono wyprawy łupieskie aż do współczesnej Szwajcarii, aż do Alp. Nawet cesarze niemieccy wysyłali listy do kalifów, żeby zaprzestali tych wypraw łupieskich. No, o Półwyspie Iberyjskim chyba nie trzeba wspominać, tam Półwysep Iberyjski był praktycznie pod panowaniem Saracenów. Zaczęto oczywiście ich powoli wypierać, no ale z Afryki Północnej dwie dynastie, Almohadzi i Almorawidzi, wkroczyli później i ta wojna trwała do połowy XIII wieku. Oczywiście no, zakończono tak jakby rekonkwistę w XV wieku, no ale do połowy XIII wieku tam jakby szale się przechylały, te inwazje arabskie były jeszcze, czy afrykańskie, Almohadów i Almorawidów były bardzo, bardzo niebezpieczne. Wielu niewolników trafiło właśnie do Afryki Północnej, stąd między innymi w XV wieku pojawiły się idee, żeby zorganizować krucjatę do Afryki, żeby tych wszystkich niewolników odbić. Zresztą w XIII wieku jeszcze, to czasy zasadnicze już wypraw krzyżowych, Ziemia Święta była w rękach Królestwa Jerozolimskie istniało, a w dalszym ciągu na południu Francji, w Marsylii bodajże, klasztory zbierały pieniądze na wykupienie niewolników chrześcijańskich, którzy trafili do niewoli arabskiej. Także zagrożenie było realne. Zmieniła się po prostu forma. Kalifat się rozpadł jako zjednoczone państwo, więc nie była jakby możliwa ekspansja terytorialna, zajmowanie kolejnych ziem, parcie naprzód, ale w dalszym ciągu walka podjazdowa jak najbardziej była możliwa. Grabieże, bardzo Europa ówczesna była niesłychanie podatna na tego typu inicjatywy ze strony arabskiej. Nie istniały struktury defensywne, struktury państwowe w ogóle dopiero się kształtowały, więc no naprawdę no tutaj korsarze mieli naprawdę ogromne pole do popisu, można tak powiedzieć. I to jest bardzo ciekawe. Pieśń o Rolandzie, na pewno wszyscy z Państwa kojarzą ten poemat, to się w szkołach omawiało, chyba teraz dalej się omawia. Ja pamiętam, że jakby za moich czasów, no nie było w sumie jeszcze aż tak dawno, omawiało się właśnie poemat Pieśń o Rolandzie. Z kim walczy Roland? W poemacie oczywiście. Z Saracenami. Jak było w rzeczywistości? W rzeczywistości armia Franków walczyła z Baskami. Czyli nie mamy tu jakby w historii do czynienia z wyznawcami islamu, tylko właśnie z Baskami. Ciekawe, że taką podmiankę dokonano nie tylko w przypadku poematu Pieśń o Rolandzie, również w przypadku poematu Gonmort i Isambert, tylko że tam zamieniono Normanów na Saracenów. Pytanie dlaczego? No oczywiście można snuć domysły. No, bardzo możliwe, że poematy, jako że były wyrazem tak jakby myśli ówczesnych ludzi, zwyczajnie no, po prostu zawierały to, co ludzie myśleli. Bali się właśnie Saracenów, na południu przede wszystkim na południu, bo na północy sytuacja wyglądała nieco inaczej, więc automatycznie umieścili właśnie jako zagrożenie, jako tego wroga, z kim walczył chrześcijanie, Saracenów. No i to pokazuje tak jakby no, mentalność ówczesnych ludzi. Rzeczywiście zdawano sobie sprawę z tego zagrożenia. No i tak to wyglądało, dlatego no, określanie, twierdzenie, że jakby też właśnie często w pracach naukowych się pomija tą kwestię zagrożenia ze strony islamu ze względu na fakt, że opowieść zwyczajnie zaczyna się od soboru w Clermont. Tam rzeczywiście no, przybyli posłowie bizantyjscy, oni też opisali tak jakby dosyć apokaliptycznie tą wizję Bliskiego Wschodu, gdzie Bizancjum jest nękane przez Turków. Wiemy, że Bizancjum sobie już wówczas jakoś tam z Turkami rodziło. Problem w tym, że serce Europy chętnie, że rycerze w Europie chętnie uwierzyli w te apokaliptyczne wizje, bo sami doświadczali tego, czego doświadczali, no, ogromnego zagrożenia.
No dalej, kolejne przykłady z tego, to cały czas jesteśmy na tym samym materiale z YouTube. Kolejny przykład, słynny cytat, zabijcie wszystkich, Bóg rozpozna swoich. To się przypisuje opatowi Cite, który brał udział właśnie w krucjacie na Albigensów podczas oblężenia Béziers. Francuska nazwa, możliwe, że inaczej się to wypowiada, tak się pisze w każdym razie. Tam rzeczywiście doszło do rzezi mieszkańców, to wynikało tak jakby z pewnych no jakby naturalnych, no tak prowadzono oblężenia w średniowieczu, to jest zupełnie inna kwestia, tutaj już niestety nie da rady tego opowiedzieć w całości, ale gdzieś tam moje materiały na ten temat są możliwe do znalezienia. Właśnie pada, przypisuje się opatowi te słowa, że zabijcie wszystkich, Bóg rozpozna swoich. Mieli go właśnie zapytać krzyżowcy o to, jak rozpoznać, jak odróżnić heretyków od prawdziwych chrześcijan. No i on właśnie w ten sposób miał odpowiedzieć. Obecnie no, prace naukowe są, jakby nie ma wątpliwości, to jest kompletna bzdura. Te słowa przypisano opatowi około 60 lat po wyprawie krzyżowej. Pojawiły się właśnie w materiałach źródłowych około 60 lat po wyprawie krzyżowej. To prawdopodobnie była po prostu pomysł autora, bo w czasach, kiedy wyprawa krzyżowa na Albigensów trwała, kiedy trwało oblężenie Béziers, wówczas pisali swoje źródła również kronikarze przychylni krzyżowcom, jak i kronikarze nieprzychylni krzyżowcom. I żaden z tych nieprzychylnych krzyżowcom nie wspomniał, żeby opat wypowiedział kiedykolwiek te słowa. Zresztą to jest fizycznie nie bardzo możliwe, bo szturm zaczął się w pewnym sensie przypadkowo. Właśnie no, rozpoczęto naradę, na której był między innymi opat, i zaczęto myśleć, jak właściwie zająć to Béziers, a tym razem krzyżowcy. Tu jeszcze dochodzi kwestia tego, że tutaj podczas tej wyprawy krzyżowcy nie byli rycerzami w dużej mierze, więc no, tacy ludowi krzyżowcy, no oni rozpoczęli szturm kompletnie jakby bez wiedzy kadry kierowniczej, no i wszystko zaczęło się jakby zupełnie przypadkowo. No ale w każdym razie nie ma wątpliwości, że te słowa nigdy nie padły, bo żadne źródła tego nie potwierdzają, poza tym właśnie tekstem napisanym 60 lat później, gdzie te źródła z epoki, nawet nieprzychylne opatowi, nic o tym nie wspominają. Tak, zbliżamy się powoli do końca, bo z tego, co mi wiadomo, 45 minut mam. Więc teraz jakby skąd biorą się te mity na temat wypraw krzyżowych? Ja tu oczywiście tylko liznąłem tę tematykę. A w ogóle, jeszcze na zakończenie, pod tym materiałem właśnie Jędrek o historii, odcinek 5, wyprawy krzyżowe. Co jest budujące mimo wszystko? Komentarze. Komentarze są mimo wszystko budujące. Bardzo krytycznie właśnie tutaj jakby ten materiał został potraktowany przez odbiorców. Pojawia się wiele sprostowań właśnie w komentarzach, więc jednak mimo wszystko nie wszyscy zdołali się na to nabrać. I to jest naprawdę budujące, że rzeczywiście na takie zupełnie absurdalne opowieści wielu ludzi się zwyczajnie nie nabiera. Właśnie, skąd w takim razie te mity historyczne na tej płaszczyźnie potocznej? Bo ja, tak jak mówię, ja cały czas jakby skupiam się głównie na tej płaszczyźnie potocznej, bo nauka w jakimś sensie sobie z krucjatami poradziła. Wydaje mi się, tutaj się w pewnym sensie jeszcze łączą dwa aspekty. Krucjaty i średniowiecze. Oczywiście krucjaty miały miejsce głównie w średniowieczu, więc mity na temat krucjat łączą się z mitami na temat generalnie średniowiecza, ale myślę, że jakby główny problem leży w tym, że wielu ludzi, którzy opisują, nawet nie opisują, po prostu starają się jakby napisać, nie wiem, komentarz czy cokolwiek na temat średniowiecza, no, przejawia się tutaj no, jakby ogromna megalomania. Takie spojrzenie, że my jesteśmy tutaj wyższymi ludźmi, XXI wiek, mamy smartfony, mamy komputery, kamery, wszystko, co tylko najlepsze, a tymczasem w tym średniowieczu dzicy ludzie dokonywali jakichś strasznych rzezi. My tu właśnie, oni tam zabijali, mordowali, a my tu tymczasem no, żyjemy w pokoju, no, mimo że to tak naprawdę nie jest zasługa tych ludzi, którzy o tym piszą, bo bardzo często no, żołnierze muszą oddawać życie, żeby rzeczywiście gdzieś tam rzeczywiście można było żyć w pokoju, ale to już zupełnie inna sprawa. W każdym razie przejawia się tutaj no, naprawdę niesamowita megalomania, przynajmniej moim zdaniem. Wszyscy dokonują ocen moralnych, jest takiej oczywiście pozycji wyższej, że no, my tutaj możemy rzucać tymi kamieniami, nawiązując do Pisma Świętego, bo my tutaj jesteśmy bez grzechu, my oczywiście. No mówię my, ale to właśnie chodzi o wielu ludzi, którzy podchodzą bardzo negatywnie do wypraw krzyżowych i starają się to jakoś właśnie moralnie oceniać. Pytanie, czy są do tego uprawnieni. Tak, megalomania, ale to dotyczy właśnie całego średniowiecza. Czas się powoli kończy, więc na zakończenie
właśnie odnośnie samego średniowiecza. Też patrzy się to właśnie tutaj się patrzy na średniowiecze przez pryzmat tego, że my tutaj już jesteśmy rozwinięci technologicznie i tak dalej, ale przykład jakby jeden ze średniowiecza na zakończenie odnośnie czytania. Jak współcześnie ludzi uczy się czytać? No, oczywiście dzieci uczą się najpierw liter, później próbują składać te litery w słowa, później wychodzą z tego jakieś zdania. No, jak już potrafią czytać zdania, no to oczywiście czytamy na głos w szkołach, pod okiem oczywiście nauczyciela. Pisanie łączy się oczywiście z czytaniem, to się jakby traktuje łącznie. No i jeżeli my teraz czytamy, przypuszczam, że wszyscy tutaj czytamy w ten sposób, że jeżeli czytamy na głos, no to mama poszła do sklepu, oczywiście taki przykład szkolny typowo. Czytamy to na głos, idzie to dosyć wolno, ale w pamięci, w rzeczywistości czytamy dokładnie tak samo. Wypowiadamy wszystkie słowa po kolei. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, to idzie automatycznie, ale tak robimy. Istnieją oczywiście kursy błyskawicznego czytania, istnieją ludzie, którzy czytają bardzo szybko, są w stanie książkę przelecieć wzrokiem i wiedzieć, co jest tam napisane. Z czego to wynika? Błyskawiczne czytanie opiera się na tym, że nie czytamy słów, tylko wizualnie rozróżniamy słowa. Wystarczy popatrzeć na słowo, mam tu słowo początek, wystarczy na nie popatrzeć i wiemy, co to jest. Nie musimy go czytać. Dlatego no, nauka błyskawicznego czytania opiera się na tym, że po prostu na początku jedziemy tak jakby wzrokiem po tekście, wypowiadamy sobie w myśli jakiś wierszyk czy coś zupełnie innego, żeby oduczyć się czytania w myśli tak jak czytania na głos. Jak czytali ludzie w średniowieczu? To było dla mnie bardzo zaskakujące, jak właśnie usłyszałem na jednym z wykładów, jak czytali ludzie w średniowieczu, jak uczyli się czytać ludzie w średniowieczu. Patrzyli na słowa, odróżniali słowa i tak je rozpoznawali właśnie. Czyli tak jak teraz funkcjonuje ta metoda błyskawicznego czytania. Wydaje mi się zatem, taka hipoteza badawcza, to naukowo byłoby myślę, że fascynujące do sprawdzenia. Może kiedyś się tym zajmę, zobaczymy, może będzie okazja. Ale wydaje mi się, że w średniowieczu ludzie czytali po prostu zdecydowanie szybciej niż my. U nich nauka czytania była oddzielna od nauki pisania. Tam uczono się pisać, oddzielnie uczono się czytać. Ktoś mógł umieć czytać, nie umiał pisać. No wynikało to właśnie z tego. Czytali zupełnie inaczej. A teraz naprawdę no, duże pieniądze ludzie płacą za to, żeby się nauczyć czytać błyskawicznie. A w średniowieczu było to typowe. Jak ktoś umiał czytać, to umiał czytać dosyć szybko, wydaje mi się. No i myślę, że tym takim dosyć optymistycznym akcentem może mogę zakończyć dzisiejsze moje wystąpienie. Jestem bardzo oczywiście wdzięczny jeszcze raz za wysłuchanie. No i może jakoś jeszcze kiedyś będzie okazja coś powiedzieć w internecie i czy na właśnie na tego typu spotkaniach. Zobaczymy. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy panu Bartoszowi. Tutaj jeszcze mamy przewidziany dla pana Bartosza wywiad, także jeszcze raz dziękujemy. Mam nadzieję, że jeszcze będzie w przyszłości możliwość przedstawienia innych tematów. Także serdecznie zapraszam.